Co może oznaczać taki kapelutek? Może oznaczać tylko jedno. Wyjeżdżamy z tej zimnej Norwegii. Jej! Ja mam takie dziwne hobby, że lubię sobie przeglądać loty, gogle. Nawet jak wiem, że nigdzie nie lecę, to lubię sobie przeglądać, a gdzie to można polecieć, jakie są destynacje. No i tak przeglądam, patrzę, Dubrownik. Panie, bilety? 750 koron dwie strony? Lecimy. No jeszcze jestem trochę chora. Najgorzej być chorym na wakacjach, no ale nic. Mam kapelutek, którego na pewno tam użyję i się tam wygrzeje. Nie zawaha się go użyć. Nie zawaham się go użyć. Nie wiem, czy widać, że para mi z buzi leci. Nie widać. Ale jest 16,5 stopnia, więc całkiem spoko. Ale tam będzie 30, więc lepiej. Standardowo laczuszki. Jak widać, outfit z temu się sprawuje. Na lotnisku macie budkę, w której można kupić bilety. 10 euro w jedną stronę lub z góry możecie kupić dwie strony za 15 euro. Czekamy 10 minut, zaraz podjedzie. Droga z lotniska do Dubrownika trwała jakieś 20 minut. Autobus wysadza was od razu przy Starym Mieście. Widzę, ktoś tam przed chwilą szedł po murach. My dopiero jutro. Dzisiaj trzeba się na spokojnie rozpakować, zobaczyć co i jak, a jutro będziemy działać. No, tu widzę pani jakieś swoje wyroby rzemieślnicze sprzedaje. Pamiętajcie o wygodnym obuwiu, najlepiej płaskim, bo patrzcie jak ta podłoga szeleśni, takie kamienie są już właśnie zgane. Jesteśmy na głównej ulicy tutaj. Jeszcze idziemy z plecaczkami, a już jesteśmy zachwyceni. Ale normalnie tam jakby woda była polana aż na tych kamieniach. I patrzcie jak one się świecą. No i wszystko w tym ładnym kamyczku. No super. Oho, przed nami co? Fontanna, która przynosi szczęście. Jeśli napijecie się z każdego kranika, idąc w stronę wskazówek zegara, to przyniesie wam ona pomyślność. Można pić tą wodę, ale... Niektórzy mówią, że trochę strach ją pić, ale jest podobno czysta. Nie ma czego się bać. Ale nie każdy kranik działa z tego, co widzę. Na szczęście nie wrzucają monet, bo sama woda daje szczęście, więc po co jeszcze monety? Dokładnie, wszystko kwitnie tutaj, a u nas w Norwegii co? U nas już jesień. I muszę powiedzieć, że bardzo czyściutko jest, nigdzie żadnych śmieci. Porządeczek. No, elegancko. Ciśniemy dalej do naszego apartamentu. A słońce tak praży, że szok. Już musiałam sobie rękawki odsłonić, żeby nie mieć takiego, wiecie, opalonego nieładnie. Bardzo szeroki chodnik, ale to już się poszerza. Idziemy sobie coś zjeść. Już przebrani z Norwegii, krótkie spodenki i można się trochę opalać. Najpierw coś zjeść. Najpierw coś zjeść, bo nie jedliśmy nic od rana w sumie. Ja tylko babeczkę na lotniskach, czekaliśmy na autobus. Idziemy na jedzonko. Właśnie mam jakieś dziwne jedzonko. Żabnica z ziemniaczkami w oliwie z oliwek i jakimś tam sosiku. I filet z tuńczyka. Właśnie sobie siedzimy na takiej skalistej plaży. Już słonko zaszło, dalej jest tak przyjemnie. Przy każdym Norwegii tak nie ma. Ale jakiś komar miał ugryzł. A u nas taki plus, że komarów praktycznie nie widać. W tym roku, nie wiem, może jednego widziałam. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun.
Zobaczcie, ile kłódek. A potem trzeba płoty wycinać, bo za duże obciążenie. Tak samo na mostach, jak często są kłódki, nie? Masakra, ile szyszek tutaj jest. A ja pojedyncze w Norwegii zbieram na ozdoby jesienne. Proszę bardzo. Patrzcie, jakie ładne budynki, a i tak nie w użytku. Widać okna wybite. A naprawdę z takim potencjałem jeszcze. Jeszcze te kwiatki. Tam już widać mury starego miasta. Tu kolejna fontanna. O, proszę, pan z restauracji nalewa wodę. Aha, czyli to taką podają. I wszystko jasne. Idziemy zobaczyć tam. Jest widok na Adriatyk. Jeśli lubicie właśnie takie klimaty, jak taka cegła, wszystko w takich jasnych kolorach, naprawdę wam się to spodoba. No, jest bardzo ładnie i bardzo ciepło. Teraz słońce zaszło, a jest tak około 30 stopni. Tyle, że już bardziej przyjemne, bo wietrzyk wieje. Będąc na Stradum, czyli głównej ulicy w Dubrowniku, jeśli dacie radę wejść na skałę, która kiedyś służyła za odprowadzanie wody z dachu i utrzymać tam balans, jak ta ściana też jest bardzo czysta, to przyniesie wam to szczęście i miłość. Jak oglądałam vlogi przed przyjazdem do Dubrownika, to właśnie coś było o lawendzie i widzę, że nawet są takie kukiełki z lawendą. One są z drewna wykonane. O! I też właśnie motyw przewodni. Lawenda. Proszę, i nawet bociek. Może z Polski? A w koszyczku co? Jajko. Proszę bardzo, kupiliśmy lody. I się nagle okazuje, że tylko gotówka. I ja mówię, o Jezu, to odkładamy, zaraz przyjdziemy po nią. On mówi, nie, nie ma stresu. Do 12 mamy otwarte. Można przyjść później. Ale idziemy od razu, bo ja już mam stres przez to, że muszę coś opłacić później. Ja nie lubię tak. Muszę powiedzieć, że ten melon pyszny. Melon i lawenda. O, już mi leci, bo tak ciepło jest. A lawenda trochę tak jakbym perfumy jadła, ale mówię, taki dziwny smak. Muszę spróbować. Jem szybko. Nie wiem, co się dzieje, ale idę. Coś tam słyszę, jakieś bębny. I już wiem, o co chodziło z tymi panami z bębenkami. Pilnują wejścia. Jakieś tajne zejście. Boję się na takich śliskich schodach chodzić. Już widzę, jak wiecie, spadam. I zostawiam zęby na asfalcie, jak to mama zawsze mówi, jak ktoś szarżował na rowerze, to potem, że trzeba będzie zęby z asfaltu zbierać. I ja jedną ręką nawet kierownicy nie trzymam za bardzo, muszę zawsze dwiema trzymać. Ja jestem cykor w takich sprawach. Nie mam zapędów hardkorowych. Aha, proszę bardzo, to jest zejście na taką mini plażę. Proszę, jaki fajny misiak na trasie. Co, misiaku? Ty, ty masz miękkie łóżko, a taki maciupeńki łepek. Super jesteś. Ja wiem, że obcych psów nie powinno się głaskać, ale ten powiedział, że on jest spokojny, nie? Piesek, powiedziałeś, że jesteś spokojny? Tak. Jak kryszka łaciata. O. Znaczyłam kraby tu były i uciekły mi gdzieś. Aż się ich sama przestraszyłam. Chciałam torbę położyć. A jak są kraby, co to oznacza? Że jest bardzo czysta woda. Dzieciaki zawsze znajdą zabawę. Dla dorosłych jest to obleśne, bo tam są glony, jest tak śliska. A dla nich super ślizgawka. We'll be right back.
Miasto nocą też wygląda super. Ja sobie pomyślę jak kiedyś, jak to miasto stało, jakie to wrażenie musiało robić taka forteca. Tutaj widzicie, jakieś, było jakieś wejście. Zamurowane. A co za kitek się tu wygrzewa? I wszędzie ma się takie klimatyczne uliczki. Tak właśnie chodzimy sobie po takich uliczkach. Kolejny kitek. I kolejny. Oj, to jest kitkowy raj. Jak ktoś kocha kitki, no to tutaj się zagłaszczę na amen. Ja jestem psiara. I czyściutko, zobaczcie, nigdzie żadnych śmieci. Więc fajnie. Nie wiem, czy to po prostu turyści bardziej kulturalni też są. To po prostu taki jest nacisk na sprzątanie miasta. Idziecie jedną uliczką, skręcacie i tutaj też pięknie, no masakra. Już od rana ruszyliśmy na mury miejskie. Za 10 minut otwierają. Będziemy zwiedzać. Studnia. Jak widać przed 8 rano pusto. To teraz widać te wszystkie głowy na spokojnie. O. Jakiś byk, tu jakiś chyba lew. No i ma 16 kraników, jak napijeć się z każdego no, zgodnie ze wskazówkami zegara, to przyniesie to wam szczęście. Woda w Dubrowniku jest zdatna do picia, więc nie musicie się obawiać, możecie tutaj sobie uzupełniać butelki. Zakup zrobiony po Tajlandii. Przydatny, może jakoś super powiewu nie ma. A takie wystarczają. O my god, kondycja zero. Kilka schodów za nami, a już ledwo zipię. Nie takie kilka, z 30. Ale widoki cudowne. Całe miasto, zobaczcie. Ojen. Pięknie. Powiem wam, że wejść na mury to jest obowiązek, jeśli jesteście w tym mieście, bo naprawdę całkiem inaczej się widzi to miasto z takiego lotu ptaka. Widzicie, jak pięknie tam z tyłu jest. Nie, na mnie to wielkie wrażenie robi. Zobaczcie, jak te mury idą tu. I tam całe miasto. O, super. Nie, naprawdę polecam się wybrać do Dubrownika. Na murach macie jakby co knajpki. Ale też po drodze możecie kupić wodę, jeśli jesteście spragnieni. Chyba 3 euro kosztowała. Chorwackie kitki. Kolejny kitek, ale jaki śmieszny, zobaczcie. Proszę, jak sobie państwo pływa. Masakra, gdzieś tak na takiej głębokiej wodzie. Albo mi się tylko hardcore wydaje, bo jestem cienias w takich sprawach. Jak nie ma dna, to nawet nie idę. No chyba, że mam kamizelkę, to wtedy cwaniakuję. Możecie zajrzeć na film z Tajlandii. Tam było takie cwaniactwo. Tam jest taka restauracja z fajnym widokiem, polecamy się wybrać. Polecamy się wybrać. Dalej śmigamy po murach, słońce wyszło. Niby miało być pochmurnie, a jest gorąco. Tak więc nie przejmujcie się, jak będziecie mieć pokazane, że będzie zachmurzenie, bo chyba jest duże prawdopodobieństwo, że to jest ściema. Z
Zdecydowanie polecamy o 8 się to wybrać, 8.00 i wchodzicie na mury, bo już jest naprawdę ciepło. Już spływa z twarzy wszystko. A niektórzy, jak widzicie, tam jest początek muru, dopiero zaczynają iść. Więc rano wstańcie, jesteś na wakacjach. Ja wiem, że jutro odpoczywają, ale fajnie się zerwać. Nie się jakby z głowy, ale też nie z głowy, no bo fajnie coś zobaczyć. Godzina 10.15. Około 2 godzinki nam zeszło, żeby przejść w koło. I znowu jesteśmy w punkcie startu, czyli naprzeciwko głównej drogi, starówki. Nalewamy naszą wodę. Daj znać, czy jest taka orzeźwiająca, bez smaku. Jak norweska woda, czy nie jak norweska woda? Czuć defiltrowana. Chodź? Rzeczywiście czuć takim jakby nie chlorem, tylko no, czuć jakiś smak, ale zimno to jest najważniejsze. Makijaż spływa. Ale nie tyle co gorąco, ale wilgotno. No, wilgotność jest duża, jest 30 stopni. No ale na co dzień w takich warunkach, trzeba w dworu siedzieć, to nie fajnie. Widzę pozytywy Norwegii czasami, a za to u nas się martwię. Jesteśmy na Banie Beach, niby najpiękniejsza plaża. Z widokiem na oczywiście Stare Miasto Dubrovnik. Woda czyściutka, ale niby nie ma wielkich kamieni, ale to jednak wygoda, jak się ma buty do wody, bo czasem się znajdą duże kamloty. Chyba listopa. Ale nie jest taka gorąca woda, jakbyśmy chcieli. No jest ciepła, jak się już wejdzie. Zawsze mamy ciała nagrzane, no to też inaczej. No ale no na pewno nie jest tak, jak w Tajlandii na Rainy Beach. O, proszę. O, i kajaczki. Myślimy właśnie, czy sobie nie wynająć kajaczka. I tak właśnie popłynąć później na wyspę, na lokrum. No zobaczymy. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Byłam kiedyś na plaży we Włoszech i ja myślałam, że jak ten zielony kamyczek, że to jest kamyczek taki zielony, że jakieś świecie. A to wyszło, że to jest szkło. Do dzisiaj mnie to szokuje. Przecież to jakieś diamenty. Normalnie jesteśmy zajechani, bo cieplutko. A pamiętajcie, że to już nie jest taki szczyt sezonu. Ledwo wcinam loda, bo oczywiście nie można było jednej gałki, trzeba było od razu dwie. A zaraz wybieramy się do sklepu świątecznego. I są dwa, więc obejdziemy jeden i drugi. Nie Daniel? Dopiero się ten dowiedział, ale jest chętny. Jesteśmy przy słynnych schodach, a tam widzicie koszyczek i po prostu z kuchni podają do góry i wciągają te koszyczki. Miało dzisiaj padać i być brzydko cały dzień, zobaczcie jak jest cudownie. W nocy jakaś tam burza była, deszcz popadał, ale teraz już jest gites. Idę po jakieś pieczywko. Kupiłam w piekarni całą torbę pyszności. Jakieś hot dogi, nie tylko. Później wam pokażę, bo teraz akurat wcinam sobie. Łakoma, już 50 metrów do domu nie dojdzie. Hot dog. Śmieszny. Idziemy właśnie na taką dość popularną plażę. Svetjakov. Dam nazwę, bo na pewno źle wymawiam. Piękna pogoda, pokazywało na pogodzie Google, że będzie zachmurzone i brzydko, jest cudownie. Już idziemy po schodkach,
Na tą plażę macie schodki. Zobaczcie, jaka cudowna woda już normalnie. To jest bez filtra. Malediwy. Nie byłam nigdy na Malediwach, ale tak mi się kojarzą. Schody i schody. Na plażę zejść też jest spoko. Ale po plażowaniu się na pewno nie będzie chciało. Pięknie. Tutaj macie piękny widok, stare mury. Ale także jakiś bar, jakieś drineczki, tam jest chyba przebieralnia. Możliwe, że można SUP wypożyczyć. Jet ski z tego co kojarzę też. No i na pewno parasole i leżaki. O nie, biedna mała rybka. No nie wiem, czy do wody wrzucać, to chyba bez sensu. Może jakiś ptak ją zje. Gdybyśmy mieli porównywać Banie Beach do tej, na której właśnie się znajdujemy, to ta jest o wiele lepsza. Tak więc jeśli będziecie w Dubrowniku i znajdziecie chwilę czasu, warto się tutaj wybrać. Jesteśmy właśnie w miejscu, które nazywa się... Chyba coś pomieszam, a coś w stylu, że Zatoka Umarłych Hoteli. Dokładnie tak się nazywa na Dubrowniku. Dokładnie tak? O, czyli dokładnie tak, Zatoka Umarłych Hoteli. I są tu hotele, które były zrobione tak jak wiecie, exclusive. Ale po chyba jak była wojna domowa, chyba rok 91, 98, jeśli nie jestem pewna, coś takiego. No to właśnie poniszczono to, rozkradziono i idziemy sobie zobaczyć jak to wszystko wygląda. Bo naprawdę robi to wrażenie i sporo tego jest. Nie jest jeden hotel, tylko właśnie cały tu brzeg tych hoteli. Fajne miejsce, jeśli ktoś z was interesuje się jakimś takim urbexem. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś groźnych stworzeń. Bo tutaj różne żmije mogą być. Czarna wdowa. I inne niefajne stworzonka. Mówię do Daniela, trochę się boję. To wiecie, woda gdzieś kapie. Jakieś kable, coś mi do bota wpadło. Niestety, ale... Wszystkie obiekty, które zostały tutaj porzucone, są popisane, zdewastowane, wszystko jakieś pozrywane, schody. No naprawdę wygląda wszystko okropnie. Podobno straszą ludzi, że tam są jakieś niewypały, żeby odstraszyć troszeczkę turystów. Jednak sami widzicie, że potem jak wyglądają ściany, ile osób już tu się przewinęło. Myślę, że jest to tylko taka historyjka, żeby, tak jak wspomniałam, nie zachęcać nikogo do odwiedzin tego miejsca. Zostawił to boły i mam iść. Najlepiej. Przed tej spódnicy. O my god, hop. Jakieś rury. I zobaczcie, tam wszystkie te hotele, tak samo puste stoi. O, fajnie był hotel, zaraz plaża. Daniel wlazł na dach, a ja jak zwykle nie potrzebuję żadnych extreme doznań. Ja sobie stoję na tym betonowym dachu tutaj. I chyba na te kolejne nie będziemy szli, bo jest kawałek drogi, ja bym chciała troszkę jeszcze podjeżdżać na plażę. Proszę, jak dziecko się cieszy. I potem, czemu faceci żyją krócej? Dostaliśmy się tutaj przez takie coś. No ja z wszystkimi tobołami mam teraz iść. I to teraz? Znak pies, co ma patyk w pysku. O my g... Sorry, jestem po pływaniu. Ale wszystko doszczętnie zniszczone. Masakra. To był taki piękny widok. Na plażę, na wodę. No. A, jak widzicie, dużo więcej osób tutaj zwiedza. A wszystko poniszczone, fest. O, tak, środek dnia, ja się cykam. Nie wiem, czy to nie jest ten Grand Hotel, czyli on był tutaj najbardziej ekskluzywny, a tam też miał troszeczkę niższy standard. Z tego, co kojarzę, co się już zorientowałam, to tu widać ślady po kulach. Wiecie co, ja naprawdę ten cienki bolek. No niby to jest opuszczone. Tam niby jest gadane, że mogą być jakieś niewypały czy coś, ale to podobno jest bardziej, żeby odstraszyć
turystów i ogólnie chętnych do wchodzenia do środka. Zawsze tak jak widzieliście, wszędzie są graffiti, więc tam już tyle ludzi przeszło. Jakby coś było, to na pewno już by dawno wybuchło. I powiem wam, jestem cienki bolek. Wiecie, niebo jest za dnia, słońce świeci. Nikogo za bardzo tam w środku nie ma. W sumie sama byłam. Ale tak, jest taka dziwna cisza. Wszystko takie poniszczone. Woda kapie gdzieś tam, wiecie, z sufitu. Że każdy dźwięk to już był stres. Dlatego już się stąd zwijam. Ale warto zerknąć i zobaczyć właśnie, jak to wszystko jest zniszczone. Z tego co wiem, mam miliard dolarów było przeznaczone na to wszystko, żeby to wybudować i zrobić tu właśnie ten ośrodek dla elit. Jeśli będziecie w Dubrowniku albo okolicach, warto się tutaj wybrać. Mieliśmy jeszcze jechać na Lokrum, na tą wyspę i na te wodospady, ale jednak stwierdziliśmy, że trochę nam się nie chce i chcemy mieć taki trochę wypoczynek, a nie, że zawsze tak aktywnie spędzamy czas na wakacjach, dlatego plażowanie i tyle. Lutek jest. Jesteśmy właśnie na plaży w Srebreno. Wydaje mi się, że nazwa się wzięła od kamieni, które są takie, wiecie, szare i białe głównie. Dlatego Srebreno, powiem, że srebrna plaża. Powiem wam, że to jest jedna z najlepszych plaż, na których byliśmy. No wiecie, tu są kamyczki, ale tu pójdziecie z 2 metry i już sam żwir jest. A ja wcześniej leżałam sobie tam. Tam już taki żwir jest na wierzchu. Wielki kamień pod głowę i nic, tylko leżeć. Możecie wypożyczyć oczywiście jetski, skutery wodne, roweryki, to są też wodne, kajaki. Z tyłu są jakieś bary, przebieralnia, toalety, więc fajnie, wszystko na miejscu. Patrzcie, jaka piękna woda i czyściutka. Tam jest plaża Srebreno, to jest jakaś inna, a to jest mini plaża. I tu macie darmowe prysznice, czego nie ma na głównej plaży. Tam trzeba płacić monetami, jakieś 2 euro czy coś takiego, więc spoko opcja. Pobyt w Dubrowniku uważamy jak najbardziej za bardzo udany i może warto wybrać ten kierunek jako następną destynację na waszą podróż. Jak myślicie, dajcie znać, czy podobało wam się, czy jest godne uwagi. Pamiętajcie, wpadać na nasz Instagram i do zobaczenia w kolejnym filmie.